Witam Was serdecznie, moi drodzy, w nowych listach od widzów. Dzisiaj otworzymy sobie jedną paczkę, ale za to większą. Oto ona, jak widzicie, w pudełku tutaj zapakowana. Już nie mogę się doczekać, aby sprawdzić, co się w niej kryje. I zaraz będziemy ją otwierać. Ale nim zaczniemy, poproszę Was o zostawienie łapki w górę pod tym filmikiem, kliknijcie ją tam na dole oraz oczywiście zostawcie suba na moim kanale, zachęcajcie innych, ja Wam z góry za to bardzo, bardzo dziękuję. A tu na dole będzie pasek z moim adresem, właśnie tam możecie do mnie wysłać paczki, listy, co tylko chcecie oraz mój Instagram, na który serdecznie Was zapraszam. I teraz myślę, że możemy otwierać tą paczkę. Kochani, spójrzcie, w pięknym świątecznym papierze mamy same podarunki zapakowane, które zaraz będziemy otwierać, ale najpierw znajdę list. Znalazłam już list, jest on tam w tle, ale jeszcze zapomniałam dodać, że paczuszkę nadesłała do mnie Lena K. z miejscowości Krotoszyn. A teraz przejdźmy już do listu, tak więc. Hej Bella, jestem Lena, a to moja trzecia paczka do Ciebie. Do paczki dałam kilka drobiazgów dla zakręconych. Mam nadzieję, że Tobie się spodoba. Lena, oczywiście, że Cię pamiętam, uwielbiam Twoje paczki, bo każda jest wyjątkowa i zawiera świetne rzeczy, więc nie wątpię w to, że z tej będę również zadowolona. Ja Cię bardzo serdecznie pozdrawiam i dziękuję Ci już teraz za tą przesyłkę. Zacznijmy sobie może od prezentu dla Ludzka. Oto prezenty dla Ludzka. Już na samym starcie mogę powiedzieć, że będzie bardzo zadowolony. Mamy tutaj krzesło ogrodowe, tym razem fioletowe, bo Lucek ma już niebieskie, więc będzie mieć teraz komplet. A mamy deskorolkę, mamy kamień taki, telefon, 100 zł oraz grzebień. A w zasadzie szczotkę do czesania brody. Wspaniałe rzeczy. Przełóżmy je sobie teraz do tyłu i lecimy dalej. A następnie coś dla Franceski Baluiny. Franceska również będzie zachwycona. Mamy tutaj łóżko czerwone, laptop, olejek do opalania, bidon oraz kokardkę. Zobaczcie, jak fajnie prezentuje się łóżko. Na pewno bardzo mi się przyda w moich filmach, tak samo jak reszta tutaj akcesorii. To teraz coś dla naszego króla, czyli dla Emila. A oto prezenty dla Emila. I mamy tutaj tak, gitarę, Emil się w końcu nauczy grać. Dwa bardzo ładne kamienie, drewniany stoliczek, 100 zł, napój oraz gumkę do gumowania. Super rzeczy! Teraz mamy coś dla Jerego i jego dziewczyny, a tak w zasadzie dla jego żony. A tutaj mamy piękny stolik kawowy, już udekorowany. Na środku przyszykowany torcik oraz talerze. Nie pozostaje nic innego, jak zaprosić gości i świętować. Czas na honoratkę. Oto prezenciki dla honoraty. Wszystko w odcieniach różu, co się jej na pewno spodoba. I mamy tutaj tak, markową torebkę, która połyskuje z brokatem, ciasteczko, sukienkę, gumkę do gumowania z różami oraz gąbkę do mycia w kształcie muszli. Wszystko się świetnie prezentuje. Co nieco dla Megan. Oto rzeczy dla Megan i mamy tutaj tak, zeszyt do szkoły, gumkę do gumowania w kształcie chmurki i tutaj torbę czarną oraz do kompletu okulary. Czarna torebka będzie jej pasować do każdego outfitu, bo jak wiecie, czerń świetnie się komponuje, a dodatkowo mamy jeszcze okulary w tym kolorze. Teraz coś dla Logana. Logan otrzymał dwie nowe piłki, jedna z okiem, która się pewnie szczególnie spodoba jego kolegom, Irkowi, Bazylemu i Mundkowi oraz druga piłeczka pięknie cieniowana, niebiesko-biała. Teraz mamy niespodziankę. Kochani, w środku mamy przecudowne rzeczy. Spójrzcie sami, co my tu mamy. Pierwsza rzecz to Pet Shop, różowy, malutki kotek. Jest przesłodki, nie miałam jeszcze takiej figurki, więc bardzo, bardzo się cieszę. Możecie proponować na czacie imię. Szczególnie podobają mi się te turkusowe oczy. A tuż obok mamy breloczek, jak sami widzicie. Ale to nie wszystko, bo w środku coś jest ukryte, jak widzicie. Tutaj mamy klucz do otworzenia od boku, widzicie. A po otwarciu naszym oczom ukazuje się mini pet shop. Spójrzcie również, jaki słodziutki. Nie miałam jeszcze nigdy takiego gadżetu z pet shopów, więc cieszę się, że jest teraz w moim posiadaniu. Dziękuję, Lena, za taką miłą niespodziankę. Teraz tajemniczy woreczek. W środku mamy coś cudownego, coś co uwielbiam, jak dobrze wiecie, czyli świeczkę oraz wosk. A dodatkowo mamy karteczkę z dopiskiem własnoręcznie robiona świeczka. Obydwie rzeczy przepięknie pachną, jestem zachwycona i bardzo dziękuję za taki prezent. Już nie mogę się doczekać, aż odpalę tą świeczuszkę.
Ale to nie koniec, kochani. Luzem w paczce znalazłam jeszcze jedną świeczkę. Zobaczcie. Też jest zapachowa. Wydaje mi się, że jest to zapach wanilii. Luzem wrzucone 3 cukierki zozole, czyli coś, co lubię. Mamy również 3 naklejki z owocami, banany, borówki oraz awokado. Świąteczna naklejka bałwanka. Akcesorio, jakim jest popcorn. A teraz coś na orzeźwienie, czyli saszetka z oranżadą. Wystarczy wsypać do wody i wymieszać. No i mamy gotowy napój. Kochani, znalazłam nawet w paczce fluorescencyjną bransoletkę w odcieniu pomarańczowym. Muszę ją przetestować w ciemności. Oraz taki galaretowaty, nie wiem jak to nazwać, może wąż, nie wiem. Wygina się w każdą stronę oraz naciąga, naprawdę super. Znalazłam jeszcze 2 luźne naklejki oraz donate w postaci 5 zł. I kochani, to wszystko, co znajdowało się w paczce od Leny. Paczka cudowna, przewspaniałe rzeczy, bardzo kreatywna. Tak więc Lena, bardzo, bardzo Ci za nią dziękuję. Być może w przyszłości wyślesz mi swoją 4. paczkę, będę czekać z niecierpliwością. A teraz pozdrawiam Cię, Lena, serdecznie oraz Twoją rodzinę. A Wy, kochani, spójrzcie jeszcze raz, co było w środku. A teraz dziękuję Wam za obejrzenie tego odcinka. Mam nadzieję, że się Wam spodobał. Widzimy się w następnych moich filmikach. Nie zapomnijcie o lajku oraz o subie. Czekam na Wasze następne paczuszki. Do zobaczenia. Słodka Bella. The sun will rise tomorrow.